Cześć, witamy Was po Cześć. wakacyjnej przerwie. Kończy nam Trochę się nam nas powoli zbierało. Lipiec. No, Nie? zbierało się bardzo dużo Długo nas rzeczy, nie było. No, ale już wracamy. Ten tydzień, słuchajcie, był dziwny, bo kurczę, upłynął nam w zasadzie pod znakiem smartfonów gamingowych. Były dwie premiery i to w dodatku jeszcze tego samego dnia. Jakby się dogadali, nie? A pojawiły się w sumie trzy smartfony, a czwarty został zapowiedziany. Dokładnie i jeszcze jeden jest na horyzoncie, bo wcześniej jeszcze jeden gamingowy też był, ale to po kolei może usystematyzujmy. Wydaje mi się, że chyba taki najbardziej odjechany jest ten od Lenovo, nie? Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie. To znaczy on rzeczywiście wygląda dosyć niezwykle i jest to stosunkowo nowatorska konstrukcja, dlatego choćby, że i gniazda i aparaty zostały podporządkowane rzeczywiście temu, że smartfon ma służyć do grania. Dokładnie, bo tam aparaty fotograficzne, nawet trochę się dziwiłem, nie są jakieś mega wyszukane, bo mamy z tyłu 64, czyli no zacnie, ale nie jakoś tam kurczę killersko-zabójczo. I 16 mega szerokokątny, tylko dwa aparaty, słuchajcie. Przedni aparat, ten do selfie, też jest przyzwoity, bo ma 20 mega, ale nie jest to jakiś super hiper coś, natomiast super hiper tym jest to, że aparaty są dziwnie umieszczone. Mianowicie ten przedni wyjeżdża z bocznej ścianki telefonu, a tylny z kolei jest umieszczony blisko centralnej części tylnej ścianki. Nie u góry, tylko tak prawie że w połowie. Dlaczego? Ano, popatrzcie, jak trzymacie telefon do grania poziomo, to ten aparat do selfie nabiera sensu u góry, bo wtedy Was doskonale widać, możecie chociażby streamować, opowiadać o grze i tak dalej. I nie musicie w żaden sposób kombinować z kamerą telefonu. A tylny, no do rzeczywistości rozszerzonej, też lepiej jakby był po środku. Trudniej go zasłonić palcami, kiedy trzymacie telefon. Tak samo głośniki, też umieszczono z przodu głośniki stereo, no po to, żeby właśnie się dobrze grało. Wszystko jest nacechowane gamingiem i wszystko jest pod gaming zrobione. Nawet logo telefonu, jakbyście popatrzyli na zdjęcie, to też jest umieszczone tak, żeby było dobrze widoczne w pozycji poziomej telefonu, a nie w pionie. No, ciekawa koncepcja według mnie, no ale zdecydowanie dla graczy. Wydaje mi się, że ludzi, którzy nie grają, chyba taki smartfon, no nie wiem, nie do końca chyba zainteresuje. To znaczy on ma i tak czy inaczej ładny design. Jeżeli ktoś lubi rzeczywiście nowatorskie konstrukcje, ma mnóstwo pieniędzy, które jest w stanie na smartfona wydać, to ten smartfon zapewni oczywiście wszystkie funkcje topowego smartfona, które tak, normalnie w takich smartfonach są. Adam, z tego co widziałem, nie umieściłeś zdjęć tych właśnie z wysuwanym aparatem na tym w newsie. Wiesz co, jest, ja jedno, jest jedno, ale faktem masz rację, nie ma takiego zdjęcia, które by dokładnie pokazywał ten aparat, ale słuchaj, mogę to uzupełnić w każdej chwili i pewnie to zaraz zrobię. To znaczy, dlatego ja Was namawiam do tego, żeby zajrzeć na kartę, bo są rendery po prostu z tym aparatem wysuniętym. Widać, jak to wygląda. Ten moduł aparatu jest stosunkowo szeroki. Zastanawiam się troszeczkę, dlaczego on jest taki szeroki. Właściwie wystarczyłby troszeczkę węższy taki na sam obiektyw, który jest wysuwany, ale tutaj jest jakby trzy szerokości tak naprawdę aparatu są wysuwane. Takich standardowych, które do tej pory wychodziły w innych modelach, tak? Jacek, może być szeroki, bo jest od cholery miejsca tam, a wydaje mi się, że możliwe, że chodzi po prostu o jego wytrzymałość, wiesz, jak jest szeroki, to trudniej go jakby zgiąć w którąkolwiek stronę, jest taki, wydaje mi się, sztywniejszy chyba dzięki temu, może tu o to chodziło. To jest oczywiście moje przypuszczenie tylko, bo tam w tym aparacie nie ma żadnych super, hiper rozpoznawań twarzy 3D czy czegoś takiego, więc... Tak, no, i dlatego uważam, że jest to pewne marnotrawstwo powierzchni, dlatego że jeżeli rzeczywiście już tak szeroko, to być może trzeba było pójść na całość i zrobić porządne rozpoznawanie twarzy, takie, które rzeczywiście skanuje w podczerwieni i sobie ładnie wyłapuje i żadnym zdjęciem się nie odblokuje wtedy. Natomiast tutaj rzeczywiście tego nie ma, a moduł jest bardzo szeroki. On wygląda jakby był taki szeroki po to, żeby z tyłu mógł się na nim zmieścić napis Legion po prostu, czy Legion zwyczajnie. Tak,
Kurczę, i rozpracowałeś pomysł Lenovo, widzisz? No, znaczy, powiem szczerze, że nie wiem, możliwe, że designerzy to sobie w ten sposób wymyślili i to tylko i wyłącznie dlatego, natomiast technologicznie jest to po prostu rzecz zbędna według mnie. Ale słuchaj, to jest mały pikuś, mała drobna rzecz, natomiast mnie ten telefon przekonuje akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Ekranem, odświeżanie 144 Hz, w środku Snapdragon 865+, z dodatkowym tam wybajeżonym chłodzeniem, jak to w gamingowym telefonie, i moi drodzy, pamięci DDR5 i UFS 3.0, czyli też całkiem zacnie. Bardzo zacna specyfikacja, a najważniejsze, że można mieć 16 giga RAM w tym telefonie, no i 512 giga pamięci wewnętrznej, to już tam specjalnego wrażenia na nikim nie robi w tej chwili, no ale te 16 giga RAM-u to... Myślę, że gracze chyba mogą polubić, bo przynajmniej przez jakiś czas ten telefon będzie naprawdę mega wydajną maszyną właśnie dla graczy. No. A co, tak, to znaczy... nie jest jakoś zabójczy, nie jest dramatyczny, bo tak Jacek wspomniał, że majątek wydać na telefon tam parę słów temu. Nie, no nie są te ceny przerażające jak dla mnie. Oczywiście wiadomo, że z podatkiem będą bardziej przerażające, ale wydaje mi się, Jacku, że nawet ten 16 plus 512, który kosztuje 6000 juanów, to po dorzuceniu podatku ma szansę się zmieścić poniżej 4000, bo bez podatku jest 3270, nie? Chińskie ceny są rzeczywiście bardzo atrakcyjne. Obawiam się, że on z takimi cenami do Europy jednak nie trafi mimo wszystko. Tak. Nie przerażajcie się poza tymi wersjami najbardziej wypasionymi z 16 giga RAM-u i 512 pamięci. Są jeszcze oczywiście niższe wersje. Także można, tylko kto by chciał gamingowego smartfona, który nie ma topowej specyfikacji? No właśnie. No najtańszy, słuchajcie, bo wejdę Jackowi w słowa, przepraszam. 8128 to już bez podatku 1900 zł, więc z podatkiem jakieś 2400, poniżej 2500 nawet. Także wiecie, no. Przy tym najwyższym się nie skończy poniżej 4000, to no, obawiam nawet się. Jak będzie 4200, tak, nadal to jest dobra cena za taki telefon. Cena jest o tyle atrakcyjna, że ona jest standardowo w miarę standardowa dla topowych modeli. Nie wliczam tutaj modeli z giętkimi wyświetlaczami, tak, bo one są zupełnie wyjątkowe. I pomijam niektóre cenowe aspekty sprzedaży smartfonów Sony, bo to też jest osobna zupełnie rzecz. No, nie, ale... Natomiast tutaj jest stosunkowo atrakcyjna konfiguracja. Jest to flagowiec. Jedyne, co można mu zarzucić, gdyby miał być traktowany jako pełnoprawny flagowiec, to, że nie ma aparatu tele. No tak. To, co jest, prawdopodobnie będzie działało bardzo dobrze, bo tutaj i matryca w 64 megapiksele, dzielona oczywiście na 4, bo to standardowo się w ten sposób robi, i obecność aparatu szerokokątnego, który ma całkiem fajną rozdzielczość i powinien fajnie współgrać z tym głównym aparatem, bo to akurat tak się ładnie to pasowuje. I ten przedni aparat to jest bardzo fajna, atrakcyjna rzecz, jeżeli chodzi o po prostu taki, który smartfony. Nie ma się do czego przyczepić w zasadzie, nie? To znaczy, no mówię, ja się akurat przyczepiam tego, że nie ma w teleobiektywu. Ale ja sobie również zdaję sprawę z tego, że jeżeli się podporządkowuje smartfona gamingowi i robi się smartfona dla graczy, to ten teleobiektyw może spada po prostu na jakieś gdzieś dalsze miejsce. Tak, hierarchia ważności jest gdzieś tam niżej. A jeszcze zapomniałem dodać, że jest super szybkie ładowanie, 90 W. Natomiast... To znaczy on ma w ogóle, jako że w repach został nazwany, że on jest dual pod różnymi względami, ma między innymi podwójną baterię. No. I to ładowanie jest rzeczywiście 90-watowe, z tym, że oni dziwnie to podają, dlatego że podają właśnie 2x45 W. Ale wiesz dlaczego? Chodzi o to, że tak naprawdę to nie jest 90 W, tylko to jest 2x45, czyli ma dwie baterie ładowane w tempie 40, z mocą 45 W, ale sumarycznie daje to osiągi, jakby było 90 W, a baterie się nie nagrzewają. A kolejną jeszcze korzyścią, moi drodzy, właśnie z podzielenia baterii, i one są troszeczkę rozstawione, no bo tak jak pamiętacie, mówiłem, aparat jest na środku, więc ten moduł aparatu go rozdziela i może też właśnie dlatego są dwa tylko aparaty, bo tam może było za mało miejsca na więcej, to jeszcze te baterie dają doskonałe wyważenie telefonu, kiedy go trzymamy poziomo, bo one wypełniają, powiedzmy, te skrajniejsze części obudowy, więc
No, kolejny taki drobiazg, który pokazuje, jak bardzo ten telefon jest skierowany dla graczy pod konkretne wykorzystanie, konkretne sposoby. Ale to tak średnio działa takie dodawanie mocy, bo jeżeli każda bateria jest ładowana 45W, to każda jest ładowana 45W. Ja nie wiem, jak jest zbudowana ładowarka, co prawda, ale to się nie dodaje. To tak nie ma, to jest wyłącznie marketingowy. Natomiast warto jeszcze poza tym uważać, dlatego że smartfon ma być sprzedawany z dwoma rodzajami ładowarek. Ta jedna jest właśnie podawana przez nich jako 90W albo 2x45, a druga jest podawana jako 65W, czyli tam 2x32,5, tak? Szybka i wolna, pewnie zależnie od wersji albo od rynku. Doczytałeś się, jak to będzie rozdzielane, czy nie? Bo ja prawdę mówiąc nie widziałem takiej informacji. Ale przecież nikt nie podaje takich szczegółów. To nie są rzeczy, które powinny interesować użytkownika. Użytkownika nie. Powinna interesować magiczna wartość 90 watów. No dobra, ale jak nikt, zostanie... ani ci nikt nie wytłumaczy, jak to działa. Nie, no, masz wiedzieć, że jest 90 watów, najwięcej na rynku. Ale słuchaj, oni podają też mniej więcej prędkości ładowania, tam ile zajmie na ładowanie baterii i tak dalej. Faktycznie to jest szybkie, więc to użytkownikowi powinno wystarczyć, a nie tam jakieś waty. Kogo tam waty obchodzą? Adaś, od lat użytkownicy podają, użytkownicy, producenci podają również czasy pracy baterii. Pogadaj z użytkownikami, jak te czasy baterii mają się. Dobra, bo już od rana próbujesz mnie rozbawiać. Chodzi mi o to, że wiesz co, właśnie powinna być podana informacja, bo mamy dwie ładowarki, mocną i słabą. I teraz albo ta słaba trafi do tych wersji tych najtańszych zestawień pamięci, albo trafi na jakieś wybrane rynki. Znaczy one są obie mocne dosyć, bo mimo tego, że ja krytykuję marketingowe podawanie 90 watów, to tak naprawdę obie te ładowarki to są mocne ładowarki. To jest bardzo, bardzo potężne ładowanie mimo wszystko. Ja tylko się upieram, że nie musieli podawać tych 90 watów, skoro to tak nie działa, skoro i tak mają bardzo fajne ładowanie. Ale nie musieli, ale mogli, no to podali i fajnie. Wiesz co, bo kurczę, nie robimy programu o ładowarkach. Może przejdźmy do kolejnego telefonu, bo nam się ludzie pośpią, jak zaczniemy o ładowarkach rozmijać. Co? Dobrze. Skoro was nie interesuje, gdzie producent wam bujdy marketingowe wrzuca, ale... możemy przejść dalej. Żaden problem w następnej bujdy marketingowej. Jacek, ale nas oglądają ludzie, którzy naprawdę siedzą w temacie, wydaje mi się, przynajmniej tak. I oni wiedzą, gdzie... Mam nadzieję, przynajmniej nasi widzowie potrafią oddzielić marketingowy bełkot od faktów, nie? Tak, ja nie wiem, bo ja też nie zawsze potrafię na pierwszy rzut oka, dopiero jak pogrzebię, to potrafię, ale szanuję wiedzę widzów. No dokładnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić. Ten smartfon nadaje się dla tych, którzy mają dużo pieniędzy i grają, albo dla tych, którzy mają dużo pieniędzy i chcieliby mieć oryginalnego smartfona, bo to jest bardzo fajny smartfon. Natomiast nie dla tych, którzy chcieliby mieć najlepszego smartfona fotograficznego, topowego w tej chwili na rynku, bo to nie jest najlepszy smartfon fotograficzny na rynku. Cała reszta, bierzcie w dym, jak w dym. Świetnie to Jacek podsumował, a jak chcecie mieć coś bardziej, powiedzmy, zbliżone do klasycznego smartfonu, ale nadal gamingowe i chyba zdaje mi się z lepszym aparatem, bo prawdę mówiąc muszę aż podejrzeć, bo nie mam w głowie tego, nie pamiętam, to jeszcze Asus pokazał swój smartfon gamingowy. Asus w zasadzie pokazał dwie wersje tego smartfona, one się nawet inaczej nazywają, bo jeden to jest tam ROG Phone 3, a drugi jest ROG Phone 3 Strix. Okej, no ale tak naprawdę rdzeń modelu jest prawie że taki sam i bardzo miejscami zbliżony do tego, o którym chwilę temu omówiliśmy, bo też mamy ekran 144 Hz. Też mamy to jest baterijka 6000. Właśnie chciałem, no i mi kurczę zepsułeś sam koncepcję. No ale przepraszam bardzo. Nie luz, Jacek, spoko. Bateria jest rzeczywiście większa, ale też mamy pamięci DDR5, ale no ROM jest już UFS 3.1, także minimalnie lepiej. Znowu mamy Snapdragona 865+, ale forma tego telefonu jest już bardziej zwyczajna, bo aparat do selfie jest tam, gdzie zwykle aparat do selfie jest w telefonie, czyli nad wyświetlaczem. Tylny aparat też jest położony, powiedzmy, w miejscu takim zazwyczajnym, bo w górnej części tylnej ścianki trochę przesunięty. Oczywiście wygląda oryginalnie ta ramka, nie przeczę. Natomiast
miejsce położenia już jest zupełnie standardowe, czy jest to telefon bliższy takiemu, no, klasycznemu smartfonowi o klasycznej budowie, no ale oczywiście nadal z gamingowym zacięciem. To, co jest fajne w tym Asusie, to to, że oni dodają tam... I nadal bez teleobiektywu. No tak. No tak. No tak, bez teleobiektywu. Natomiast chciałem powiedzieć, że fajne jest to, że Asus dodaje różne tam pierdłeczki do tego telefonu, przystawki i tak dalej. Ale to już mieliśmy w poprzednich ROG-fonach, więc w zasadzie jakiejś potwornej ewolucji, rewolucji tutaj nie ma, jest po prostu ewolucja. Tyle. Mamy nowszy model z nowszymi flakami i w zasadzie tyle. Próbuję się doszukać cen, bo ponieważ akurat mnie na tej premierze nie było niestety. Jola o niej pisała, więc muszę doczytać cenę. O. To znaczy Strix ma kosztować 3899, jak to Jola tutaj wyliczyła. Tylko że z pamięcią 8 plus 256, jak widzę. Także będzie ciutkę tańsze od Lenovo, o którym mówiliśmy, tylko że będzie miał ciutkę mniej pamięci, nie? Cały myk tutaj polega na tym, że rzeczywiście różne z tych modeli będą dostępne na różnych rynkach, autentycznie. Nawet na rynkach europejskich, jak sprawdzałem w sklepach Asusa, możliwe, że nie mają jeszcze ostatnich aktualizacji oczywiście jakichś stanów magazynowych. Przepraszam? Albo nie dodali jeszcze po prostu te... No. To chciałem powiedzieć to samo, co ty, tylko w inny sposób, no nieważne. W każdym razie albo ich nie będzie we wszystkich jakby krajach i we wszystkich sklepach firmowych Asusa, albo Asus rzeczywiście w tej chwili jeszcze nie zdążył dostać. Gdzieniegdzie jest dostępny na przykład wyłącznie Strix. Na Dalekim Wschodzie z kolei w niektórych krajach Strixa nie ma. A Strix różni się właściwie głównie tym, że ma gorzej taktowany, czy inny zegar procesora, i obsługuje inne częstotliwości 5G i 4G i do tego jest również w niższych tierach pamięci. Nie ma tych właśnie najwyższych, które są w modelu głównym. Dlatego gdybyście się kiedykolwiek, gdziekolwiek decydowali na tego smartfona, po pierwsze, on ma niestety różne nazwy na rynkach dalekowschodnich i na rynku europejskim też. Jest naprawdę nazywany na bardzo różne sposoby. W związku z tym trzeba dokładnie znaleźć ten model, który chcecie. Dwa, zwróćcie właśnie uwagę na to, jakie wersje pamięci występują w miejscu, gdzie będziecie kupowali, żeby porównać z tym, jakby co jest dostępne na rynku i czy rzeczywiście właśnie tam chcecie kupować. Bo to mówię, nie wszystkie wersje będą wszędzie po prostu dostępne. Smartfon rzeczywiście jest dosyć standardowy, znacznie bardziej standardowy niż Legion, o którym przed momentem mówiliśmy. Tutaj się zgadzam z Adamem. Tutaj nie ma po prostu niczego, co by mnie zachęciło jakby do kupienia. Oni go pokazują na zdjęciach z tym chłodzeniem, zdaje się, dodatkowym, tak? Z tym takim obejmującym. Właśnie to było cały czas, od pierwszego modelu. Właśnie to jest fajne w tych gamingowych Asusach, że są różne przyczłapy do tego. Chociażby właśnie ta przystawka chłodząca, którą tutaj już pokazano, teraz bardziej efektowna, ale robi to samo, co w poprzednich generacjach. Też jest oczywiście złącze na boku, żeby się wygodniej grało, ale już mniej tego jest, mniej jest tych takich stricte gamingowych elementów, więc może to jest telefon tak dla takich bardziej trochę może okazjonalnych graczy, którzy jednak częściej używają smartfonu po prostu jako smartfonu, ale czasem lubią sobie zagrać i chcieliby mieć taki telefon. No, nie chcę Asusa urazić, no quasi gamingowy, taki nie do końca stricte gamingowy, podporządkowany totalnie grom, ale taki bardziej gamingowy od zwykłego smartfonu, coś pomiędzy. Nie wiem, czy taki był zamysł producenta, ale ja to tak odbieram po prostu. Ja myślę, że trzeba porównać ceny, to jest pierwsza rzecz, jeżeli się będziecie decydowali na zakup albo będziecie myśleli o jakby zainteresowaniu się tymi smartfonami gamingowymi. Mnie znacznie bardziej na sucho, bez posiadania tych telefonów w ręku, bez pobawienia się, bez zobaczenia, w jaki sposób tam jest zoptymalizowany system, jak to wszystko działa, mnie znacznie bardziej przekonuje konstrukcja Lenovo, dlatego że widać, że projektanci włożyli tam serce i rozum w zaprojektowanie rzeczywiście smartfona, który może rzeczywiście startować w takich mistrzostwach o miano smartfona gamingowego. W przypadku Asusa to jest na pewno też dobra robota sprzętowa, natomiast jeżeli chodzi o optymalizację designu smartfona, czyli
właśnie tego, że on nie wygląda jak smartfon gamingowy, poza tym oczywiście, że kolorki, że logo ROG, że różne tego typu rzeczy, to jest jednak smartfon, który no, nazywa się gamingowym, ale wygląda oczywiście tak, jak mówi Adaś, na zwykłego smartfona. Także ja, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o umieszczenie dodatkowych elementów wyposażenia, wolę mimo wszystko w Legiona, mimo tego, że za samą marką Lenovo może nie przepadam, jeżeli chodzi o smartfon. Zakładając, Jacku, że jesteś gamerem, takim zapalonym, który naprawdę bardzo często gra. Wtedy tak zdecydowanie stawiamy na konstrukcję Lenovo. Natomiast tak jak powiedziałem, ja raczej właśnie nie kupiłbym takiego stricte gamingowego telefonu. Wróć, ja bym w ogóle nie kupił gamingowego telefonu, bo ja praktycznie w ogóle nie gram, chyba że z obowiązku albo z przymusu. Więc nie, ale gdybym był człowiekiem, który normalnie pracuje, funkcjonuje, ma rodzina, czasem raz tam na 2-3 dni sobie pyknie jakąś gierkę, ale chce, żeby to było, te doznania były dobre, no to by właśnie możliwe, że pomyślał o Asusie bardziej, który jest bardziej zwyczajnym telefonem. Ja myślę, że ludzie kupują oczami i znaczy, oczywiście decyzję to ja zostawiam każdemu indywidualnie, czy się zdecyduje na tę, czy na tę markę. Ja nie chcę, broń Boże, reklamować, bo mówię, nie miałem tych smartfonów w ręce i nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd i funkcję, to znacznie bardziej rzeczywiście mi się podoba Lenovo. Tutaj na rzecz jakby tego, że jeżeli ktoś ma ciągoty ku klasycznemu smartfonowi, są znacznie lepsze smartfony na rynku, które w tej cenie można dostać po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobre. Natomiast jeżeli ktoś chce w oryginalną konstrukcję albo właśnie smartfona gamingowego, to mówię, no niestety, no Lenovo wygrywa, przynajmniej właśnie na sucho, na renderach, yes, na zdjęciach. Bo tak, bardzo tak. Możliwe, że Asus na przykład ma znacznie lepszy performance, ma znacznie lepsze działanie, że nie wiem, znacznie fajniej są zoptymalizowane, oprogramowanie jest zoptymalizowane. Jeszcze jedną uwagę bym wtrącił tylko taką, że Asus jest u nas, jest, no będzie wkrótce, chyba że już jest, ale w każdym razie będzie w oficjalnej polskiej dystrybucji, a Legion przynajmniej na razie nic o tym nie wiem. To jest taki subtelny drobiazg, który dla wielu z Was może być jednak istotny. Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli ktoś się decyduje na smartfona stricte gamingowego i ma duże pieniądze na jego zakup, nie jest to dla niego jakiś duży wydatek, to właściwie jest mu wszystko jedno, czy ten smartfon jest dostępny w polskiej dystrybucji. To jest nisza, to jest po prostu nisza. Tak, masz dużo racji, ale myślę, że nie ma sensu się rozwodzić. Ktoś, kto powiedzmy składał kupkę pieniędzy, bo bardzo chciał mieć, pragnął taki smartfon, to też jednak wolałby mieć normalną gwarancję bez kombinowania odsyłania telefonu gdzieś nie wiadomo gdzie, czy do Chin, czy do jakiegoś tam innego kraju europejskiego, bo nie wiem jak to jest w przypadku gwarancji Legiona. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, trzeba by się było dowiedzieć. Ja myślę, że jeżeli ktoś już się będzie decydował, to się na pewno dowie. Ale inaczej, taką podpowiadam wskazówkę, sprawdźcie to, zanim się zdecydujecie na wybór któregokolwiek z nich. A w ogóle to jeszcze poczekajcie, bo jeszcze na horyzoncie pojawia się gamingowy telefon od Xiaomi, Black Shark 3S. Na razie o nim praktycznie nic nie wiadomo, więc ja tylko sygnalizuję, że będzie. No, kiedyś tam i wtedy o nim pogadamy. Znaczy prezes nadaj, bo zdaje się wspomniał o tym, że ma się pojawić. Tak? No i tyle. No i to ej, słuchajcie, będzie telefon. Ja wam też powiem, że będzie telefon w przyszłości. Jaki to sobie wybierzcie. Wiesz co, Jacku, nie, może na sekundkę, dosłownie wróćmy trochę do rzeczy zaprzeszłych, po prostu z okresu, kiedy byliśmy na urlopie. 9 lipca pokazał się nowy Vivo IQ Z1X, taki budżetowy telefon z takimi lekkimi konotacjami gamingowymi też, z Mediatekiem Dimensity 1000+, Snapdragon 765G tam jest, sorry, zwykły Z1 miał Dimensity. Ekran Full HD. Słuchajcie, sprawdźcie sobie specyfikację, macie podlinkowaną, bo jeszcze coś pokręcę. Nie było mnie, jak ten telefon debiutował i szczerze mówiąc się nie przygotowałem ze specyfikacji. Duża bateria, aparaty w miarę przyzwoite, chociaż aparat w miarę przyzwoity bym powiedział. Może tak, bo ten główny jest 48, a resztę to pominę milczeniem. Ceny niskie, bo już od 900 zł plus podatek, czyli tam od jakichś 1300 startuje. Tyle. Nie zanudzajmy, bo kurczę, mamy sporo do omówienia.
Co jeszcze no w tym tygodniu, Jacku, przykład w tym tygodniu uwagi? Wystartowała gwiazda, na którą wszyscy czekali, bo OnePlus zapowiadał od dawna premierę nowego modelu, który dawał nadzieję na to, że OnePlus powróci na tą półkę cenową, za którą go jakby wszyscy kochają. Czyli, że pokaże smartfona, który po pierwsze będzie oferował bardzo fajne opcje, będzie sprzętowo bardzo sympatyczny. W zasadzie a do tego będzie miał również atrakcyjne ceny, to co OnePlus powolutku jakby zaczął tracić, dlatego że coraz droższe konstrukcje się zaczęły pojawiać na rynku. No i mamy OnePlusa Nord. Tak, ceny są fajne rzeczywiście, ale powiem Ci szczerze, że sam telefon jakoś mi nie zrobił, nie wywołał we mnie przyspieszonego bicia serca, nie wiem. No bo to nie jest jakaś wysoce oryginalna konstrukcja, umówmy się. To jest konstrukcja stosunkowo standardowa. On się nie bardzo wyróżnia tak naprawdę czymkolwiek, jeżeli chodzi o wygląd czy o projekt. Z tyłu podłużny moduł aparatów fotograficznych, z przodu z kolei lornetka, dwa aparaty. Sprzętowo też nie jest jakiś rozdmuchany, broń Boże. To jest średnia półka, taka rzetelna, która... Średnia półka właśnie, dobra średnia półka, 90 Hz ekran. Zasięgowo jest dostępna, natomiast brakuje mi czegoś, co by go rzeczywiście na tej średniej półce wyróżniło. Tam jest naprawdę bardzo dużo konkurentów w tej chwili. Tak, i na tle konkurentów się, no, autentycznie, kompletnie niczym nie wyróżnia. Bateria to nieco ponad 4000, czyli też nie jakaś ogromna. Szybkie ładowanie jest jak najbardziej, 30 W, ale nie najszybsze, nie super hiper. Bardzo dobre, ale też znowu konkurenci znaczy, też... Żebyście Adama źle nie zrobili, 30 W wystarczy, naprawdę to już jest szybkie ładowanie, bardzo inaczej. Szybkie ładowanie. Inaczej. Tyle, jest, że nie najszybsze na rynku, tak? Jest super, tylko że u konkurentów też jest, o to mi tak, chodzi. Tak, no jest tak, to, że tak. Brakuje takiego faktora, który by... Oj, ja chcę OnePlusa, po prostu, bo ma to, czego nie mają konkurenci. No ten niestety nie ma, a jest konstrukcją ze wszechmiar poprawną, dobrze wycenioną. W zasadzie no, telefon, który spokojnie możecie brać pod uwagę, wybierając porządnego średniaka. To na pewno. Szukam przez cały czas wyróżników, powiem szczerze, oczywiście to wszystko jest, tyle że może to jakby zawęża troszeczkę tę konkurencję na tej średniej półce. Nord wam zaoferuje między innymi wyświetlacz AMOLED, tak? No tak. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do fajnych kolorków, to tutaj będzie ok. Ma Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu, co chyba w wersji piątej, jeżeli dobrze pamiętam. Piątą. Także to jest ta optymalizacja pomiędzy stłuczeniem a porysowaniem, czyli żadne nie działa dobrze, bo go i potłuczacie i rysujecie. Przepraszam was bardzo, kpię sobie, bo powiem szczerze, że dziwię się akurat Corning Gorilla, ale nie o tym rozmawiamy. Jeżeli chodzi o aparaty, też nie jest genialnie, bo też niestety brakuje tele. No kurczę, minimalny tele by się przydał. Jakieś powiększenie choćby dwukrotne i to by już wystarczyło. No tak. Natomiast on jest w stanie software'owo oczywiście sobie tam zrobić wycinek i powiększyć, ale to kurczę nie jest nic fajnego. No ale no, ja coś ciekawego. Wiesz? W każdym razie nie ma tutaj czegoś, co by tak mocno ciągnęło. Jeżeli jesteście fanami OnePlusa i jesteście dodatkowo jeszcze oszczędnymi w miarę fanami OnePlusa, to jest bardzo fajna propozycja. To jest świetny smartfon na tej półce. Warto go rozważyć podczas planowania swojego następnego smartfona. Smartfon, który się niczym nie wyróżnia. O. No będzie się wyróżniał logo OnePlusa głównie, jeżeli go będziecie mieli. I tym, że będziecie mieli jakby przeświadczenie, że... Jesteście na takiej w niszy na tej półce po pierwsze, ale w takiej niszy no dla wybranych, bo nie każdy tego OnePlusa będzie miał, to nie będzie smartfon, który to nie jest marka, która jest nadal na rynku szeroko. Ja wiem, że zakrzyczycie mnie zaraz, że przecież wszyscy znają OnePlusa. Nie wszyscy znają OnePlusa. Jest tak już, to nadal jest niestety nisza, która była świetną niszą w momencie, kiedy OnePlus startował. W tej chwili to jest taka nisza, która jakby... Stawka została wyrównana tutaj. Taką anegdotkę sobie przypomniałem. Właśnie niedawno sąsiad mnie zagaił, jaki telefon by był dobry, bo mu proponuję telefon marki Oddo. Oddo, no to właśnie. To właśnie. Podobnie jest prawdopodobnie z OnePlusem, ale chciałem, wiesz co, ci wtrącałem się tak strasznie, jak opowiadałeś o aparatach, bo znalazłem coś ciekawego, co jest w tym telefonie.
Otóż ciekawy jest zestaw aparatów do makro i do rozmywania tła. I wiecie co? Przynajmniej tak OnePlus podawał w momencie premiery. Aparat do rozmywania tła ma 5 mega, a do makro ma 2. Taka ciekawostka przyrodnicza tutaj zachodzi. Ja bym zrobił odwrotnie, ale jestem dziwny może. No to taka... Taki drobiazg jest ciekawy. Nie wiem jakby czym to jest powodowane. To znaczy ja w tym jakiś sens widzę. Inna rzecz. Jeżeli chodzi o rozmywanie tła, to 5 megapikseli jest jak najbardziej uprawnione, dlatego nie, że ono teoretycznie przynajmniej powinno być dokładniejsze, jeżeli soft jest dostosowany. No, natomiast w przypadku dwójki do makro to jest tak jak wszędzie. No raz, że będzie można robić rzeczywiście to makro prawdopodobnie z 4 cm albo gdzieś w okolicy, bo to taka ogniskowa mniej więcej. Będziecie mieli ogromny problem, tak jak we wszystkich smartfonach, które mają taką dwójkę do makro, z ustawieniem ostrości. Dlatego, że tutaj jakby ta głębia ostrości jest bardzo niewielka i nawet jeżeli są szczegóły bardzo blisko siebie, to jeden będzie ostry, drugi będzie już rozmyty. W związku z tym będzie trzeba kombinować, jak to ustawić, żeby złapać tak to, co chcecie. O jakich szczegółach mówimy przy 2 megapikselach, Jacek? Bądźmy. No, o bardzo drobnych szczegółach mówimy przy 2 megapikselach, dlatego że makro robione z 2 megapikseli nadal wygląda bardzo fajnie. Znaczy potrafi wyglądać bardzo fajnie, bo to jeszcze dużo zależy. Ale pięcioma wyglądałoby lepiej, a ósemką jeszcze lepiej, nie? No, może się czepiam trochę, ale to dziwny zestaw, ale już może nie męczmy tego OnePlusa biednego, bo on się i tak dobrze sprzeda, bo mają mnóstwo fanów i w ogóle w zasadzie... Spoko, to znaczy tutaj w grę wchodzi właściwie tylko rozdzielczość zdjęcia, bo jeżeli chodzi o jakość, przy dobrej optyce to ona będzie okej. Okay. To jest matryca z dużymi, słuchaj, pikselami. To jest matryca, która powinna łapać dosyć sporo światła, chociaż tutaj jest ta przysłona 2,4 tylko. Ale to powinny być całkiem fajne jakościowe, tyle że nieduże zdjęcia po prostu. No dokładnie. Dobra. To o tym ta dwójka mówi tak naprawdę. Zostawmy tego biednego OnePlusa. Słuchaj, co tam jeszcze ciekawego chciałbyś wymienić, bo ja mam jeszcze kilka takich typów. To znaczy trzeba oczywiście wspomnieć o Samsungu, który wydał po raz drugi tego samego smartfona, bardzo ciekawego oczywiście, tylko tym razem z obsługą 5G, tak? No tak, różnic niewiele. Jest Galaxy Z Flip, który ma 5G. Różnic jest niewiele, ale są istotne, przynajmniej jedna z nich, bo jest procesor zmieniony. Tak. To jest bardzo duża różnica. Natomiast drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest kolor tego telefonu. Bo tutaj ten model w odróżnieniu od poprzednika debiutuje w takim fajnym kolorze Mystic Bronze, który to, moi drodzy, już prawie, że możemy być pewni, będzie wiodącym kolorem w nowej serii Galaxy Note. To znaczy jedynka miała specjalną edycję, która też była w brązie i tak, która wyglądała chyba identycznie nawet nie, z tego, co patrzę na render. Nie, to nie był ten brąz, na pewno. Może podobny, ale nie ten. Natomiast na pewno go zobaczymy na nowych Note'ach i na pewno go zobaczymy na Galaxy Foldzie 2, bo cała wizualizacja związana z nowym Samsung Galaxy Unpacked, który się odbędzie 5 sierpnia, i na którym mamy zobaczyć według szefa 5 nowych urządzeń, to właśnie będzie ten kolorek. Tak, pomyślałem sobie, że znajdę go, nie mam niestety prosto, mam kamerkę podwieszaną, ale pomyślałem, że sobie znajdę. Była specjalna edycja, jestem przekonany, że ona była dokładnie tym samym kolorze. Ale ty mówisz o tym Tom Brown? Nie, o jeszcze jakimś innym. Tak, mówię o tym Tom Brown. Nie, ta podstawowa edycja miała edycję specjalną, Tom tak, Brown, która była w brązie po prostu. Ale nie, no to ci muszę zmartwić, bo nie był on brązowy na pewno. Ja słabo rozróżniam kolory, bo jestem facetem, ale Tom Brown jest raczej dla mnie srebrny, z paseczkami kolorowymi. Więc wybacz, Jacku, ale chyba ci się pomyliło telefon. No rzeczywiście, mi się pomyliło. Patrz, byłem niemal pewien, że on rzeczywiście wyszedł w brązie również. Właśnie mi się wydawało, że nie, ale teraz żeśmy się przekonali, że na stówę nie. W każdym razie specjalnie nie ma się nad czym rozwodzić. Flip jest bardzo sympatycznym telefonem. Ja tego poprzedniego, czyli ten bazowy model LTE niedawno testowałem. Bardzo mi się spodobał. Recenzję macie podlinkowaną. Zobaczcie sobie, jak chcecie i tyle.
To znaczy jest dolarów. Bardzo niesympatyczne i nie user-friendly, jeżeli chodzi o ceny zakupu, bo tutaj na to sobie niestety mogą pozwolić tylko ci, którzy rzeczywiście troszeczkę śpią na pieniądzach. No troszeczkę. To jest ta najwyższa półka cenowa, jeżeli... No nie, ja w ogóle o cenie nawet nie wspominałem, nawet nie pomyślałem o cenie, bo to jest dla mnie abstrakcja, no. Nie, w ogóle... Większość Polaków... Dla mnie abstrakcją są również smartfony za ponad 4000, bo dla mnie troszkę mi się nie mieści w głowie, że mógłbym. Co prawda są świetne urządzenia, ja bardzo lubię je testować i nosić sobie raz na jakiś czas, ale gdybym miał kupować sobie smartfona, podejrzewam, żebym wyskoczył niewiele ponad 2000 ewentualnie. Wiesz co, ja gdybym prawdopodobnie miał kupić, to pewnie bym się wyżyłował i kupił takiego flagowca w okolicach 4, ale za 7 na pewno bym nie kupił. To w ogóle no way, nie ma takiej opcji. 4000 to jest więcej niż ja dałem do swojego peceta ostatnio. No dokładnie. To już trochę czasu minęło, jak go składałem, ale nadal jest to więcej, a to jest pecet, który działa Dobra. W tej chwili. To wiecie co? Jestem w stanie każdą grę na nim zapuścić. Właśnie. Nie w najwyższych detalach, ale nadal. Słuchaj Jacek, to zamyczmy tego Samsunga do końca, bo jeszcze wyskoczył w Indiach model M01S. Podkreślam, w Indiach, więc się nie będziemy jakoś rozwodzić, szczególnie, że telefon też jest jakiś super, hiper wyszukany, bo Helio P22, akumulator porządny 4000, ekran HD+, Słuchaj, M01S czy A01 Core? M01S. I ja się trochę cofnąłem w czasie do 17 lipca. Okej, bo w tym tygodniu mieliśmy kolejną właśnie tanią. No zaraz do niego chciałem przejść. Spokojnie. Okay, dobra, to ci nie przeszkadza. No i oczywiście 3 giga RAM-u, 32 pamięci, aparat 13 plus 2 z tyłu, 8 z przodu. Co ciekawe, Android 9. Za Chiny Ludowe nie wiem dlaczego, ale to jest telefon na Indie, więc do nas to i tak chyba niekoniecznie. Specyfikację macie oczywiście podlinkowaną, gdyby ktoś był bardziej zainteresowany tym modelem. No i teraz przechodzimy do tego nieszczęsnego Galaxy A01 Core, o którym już chyba, Jacku, kiedyś mówiliśmy, bo pojawiał się w zapowiedziach. Bardzo możliwe. Mówiliśmy, a teraz jest oficjalnie bardzo mocno budżetowy telefon, ale też tak jak na niego popatrzyłem, to nawet w sumie jak na taki tani telefon, to nie brzydki i dosyć praktyczny, bo tył stworzywa nie rysuje się. Ma taką fakturę, że łatwo go będzie trzymać, ten telefon się z ręki nie wysmyknie. Front taki trochę smutny, dla miłośników klasyki, ekran HD+, z prostą ramką. Oczywiście TFT, no nie ma co liczyć na AMOLED-a w tej cenie. Jeżeli jesteście bardzo oszczędni i nie lubicie noczy, to może wam się spodoba. Tak. Nie lubicie zdjęć robić na przykład. To jest mocno podstawowy telefon. No, 5-megowy aparat do selfie, 8-megowy aparat z tyłu, Mediatek 6739. To, co mnie najbardziej, że tak powiem, osłabiło w tym telefonie, no to gigabajt pamięci operacyjnej. No, kurczę, chociażby tak. Tak, rzeczywiście z 1 gigabajtem pamięci to właściwie nadaje się tylko pod Androida Go i to też takiego niezbyt wypasionego i każda następna aplikacja otóż to, no to jest chyba najsłabszy element tego telefonu, bo bateria już jest całkiem przyzwoita, 3000 to w tak prostym telefonie to aż świat i ma potrójne gniazdko na karty, czyli macie dual SIM jednocześnie z rozbudową pamięci, obecnie to się coraz rzadziej zdarza. Taki telefon chyba myślę albo jako telefon dodatkowy zastępczy, albo telefon dla kogoś, kto naprawdę praktycznie nic nie potrzebuje, poza głównie dzwonieniem jedną, dwiema aplikacjami na co dzień. A to wszystko bez podatku kosztuje 280 zł. No i w zasadzie to... Jakby... Znaczy 290, czyli z podatkiem to no dobra, u nas będzie... 290, no bliżej. Znaczy ja zastanawiam się po prostu, czy... jednak nie dorzucić trochę więcej. Jeżeli ktoś nie ma, to oczywiście to jest jakiś to jest wybór. Dla kogoś, kto nie natomiast ma. 1 giga RAM-u, bo jeżeli no nie, chodzi o 3000, no trudno, no można częściej ładować. To jest nadal ponad 5 cali, w związku z tym to nie będzie telefon oszczędny, jeżeli chodzi o baterię. Natomiast najgorszą rzeczą jest ten 1 gigabajt RAM-u, dlatego że nie jest to smartfon na 2020 rok. Naprawdę uwierzcie, no nie jest. No nie jest, dobra, to go zostawmy. To może teraz dla odmiany coś przyjemnego. Nawet dla Indii czy dla Indonezji też nie jest. Dobra, dajmy Hindusom spokój. To może dla odmiany coś przyjemniejszego. Taki kurczę mały, no nie wiem czy mały, brzydko powiedziałem mały.
mały w skali światowej, ale duży dla Polski. Sukces. Słuchajcie, sukces mamy, bo smartfony firmy Hammer, marki Hammer, bo firma to jest MPTech, marki Hammer trafiły do Android Enterprise Recommended. To jest, słuchajcie, taki program, który obejmuje, który jakby wymienia urządzenia, najlepsze urządzenia z Androidem do stosowania komercyjnego, do stosowania w biznesie, w firmach. Niekoniecznie mówimy tu o telefonie dla prezesa, pamiętajcie, ale to są telefony do zastosowań firmowych, spełniających tam określone i podobno niezbyt niemałe wymagania sprzętowe i wymagania związane z oprogramowaniem, szczególnie z jego konfigurowalnością i bezpieczeństwem. Skoro Google poleca, to nie jest to, że sobie Hammer zapłacił za jakiś papierek i się tym chwali, tylko to Google stwierdził, że faktycznie te telefony są w jakiś sposób godne zaufania, są godne polecenia do stosowania w określonych, zastosowania w określonych firmach. I teraz pewnie powiecie, że a dobra, chińszczyzna sprowadzana, tylko logo jest polskie i tak dalej. Dobra, no nie będziemy się na ten temat wspierać, jest jak jest, natomiast nadal jest to firma, która kurczę, jest to brand polski, więc chociażby z tego powodu warto to odnotować i warto to pochwalić. A smartfony, o których mowa, to są Hammer Energy 2 i Hammer Explorer. Przy czym dodajmy może, że tutaj nie chodzi tak naprawdę raczej ani o performance taki sprzętowo bardzo wydajny, ani nie chodzi o jakiś wygląd, chociaż oczywiście Hammery są odporne na czynniki środowiskowe i to się jak najbardziej chwali, to jest specyficzna marka smartfonów. Bardziej chodzi prawdopodobnie o certyfikacje, tak, o tak. które najpierw MyPhone, a teraz MPT rzeczywiście bardzo dbało od samego początku, żeby te certyfikaty bezpieczeństwa przede wszystkim w ich smartfonach były. I Google prawdopodobnie, jeżeli nas słuchacie, moi drodzy koledzy z MPT-u, to mnie poprawcie oczywiście, natomiast zdaje mi się, że to wyróżnienie Google wynika właśnie przede wszystkim ze staranności związanej z certyfikacją bezpieczeństwa związaną z tymi smartfonami, czyli wyświetlacz, bateria, nie wiem co jeszcze, powiem szczerze. Niemniej rzeczywiście w tych smartfonach to było. Co prawda ja mówię, mam bardzo różne opinie użytkowników o tych smartfonach, natomiast nie jest tak, że te opinie są w gruncie rzeczy w większości pozytywne albo w większości negatywne. To jest tak, że w zależności od modelu i w zależności od tego, jak on jest używany, jak on jest wykorzystywany, te opinie są bardzo różne. Tak, bo wydaje mi się, że czasem te opinie polegają na, biorą się z tego, że użytkownik ma chyba może za duże oczekiwania względem takiego telefonu. Nie, ja myślę, wiesz co, myślę, że jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ktoś kupuje sobie smartfona wzmocnionego, to jakby już wie, czego może od niego oczekiwać. Tak, a czasem mam wrażenie, że jednak nie. No to znaczy, jeżeli to jest pierwszy smartfon wzmocniony, kupowany przez kogoś, to on się rzeczywiście może czegoś spodziewać wygórowanego. Natomiast jeżeli to jest kolejny no on tak, się raczej nie. spodziewa i tak mam raczej w komentarzach, że ludzie raczej się spodziewają, że będzie spełniał te same normy bezpieczeństwa, te same normy jakby ochrony to ich poprzedni telefon. Czyli, że będą mogli go podobnie upuszczać, że wyświetlacz wytrzyma podobnie dużo, że nie wiem, wytrzymają zabrudzenia w cemencie, przejechanie samochodem, to są, jeszcze różne inne rzeczy, które się na przykład na budowach zdarzają. Tak? A czasem te modele są bardziej wytrzymałe, czasem trochę mniej wytrzymałe pod różnymi względami. Ale mimo wszystko należy się cieszyć, że polski producent, polski brand, którym powiedzmy to jest idealnie chyba oddaje istotę sprawy, trafił na tą powiedzmy może nie prestiżową, ale dość istotną listę Google, został dostrzeżony i o ile się nie mylę, chyba jest to pierwszy polski brand, nie producent, oczywiście nie polskie konstrukcje, żebyśmy byli mieli jasne, ale pierwsza polska marka, która w ogóle na tej liście się znalazła, także tak czy siak warto to odnotować, warto to pochwalić. A skoro już jesteśmy przy MPTech-u, to ja tylko tak kronikarsko wspomnę, że jeszcze pokazali w ostatnim czasie dwa nowe proste telefony z klapeczką, Roomba 2 i Twist 2, telefony do dzwonienia. No i tyle, macie podlinkowany artykuł, tam sprawdzicie, co te telefony potrafią. Są tanie, 119 zł, 160 zł, no i to jakby też oddaje
to, co te telefony potrafią, nie wiem. Dobrze, to skoro z kolei jesteśmy przy Google i skoro przed momentem mówiliśmy o smartfonie z 1 GB pamięci RAM, to powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy, która być może naszych użytkowników oglądających nas zaciekawi. Dlatego, że Google, moi drodzy, opublikowało nowe wymagania dotyczące smartfonów i instalowania na tych smartfonów swoich systemów operacyjnych. Najistotniejszą chyba informacją dla takiego przeciętnego użytkownika, klienta sklepu, który właśnie kupuje smartfona, jest to, że wszystkie nowe smartfony wychodzące od momentu jakby ogłoszenia tej specyfikacji, które będą miały 2 GB RAMu i poniżej, będą mogły mieć wyłącznie Androida Go. Pełna wersja Androida się po prostu na nich nie pojawi, ta w pełni obciążająca smartfona. Znaczy nie powinna się pojawić, bo inaczej nie będzie. Mhm. To jest pierwsza informacja, czyli nowe smartfony, pamiętajcie, bo starych smartfonów to nie dotyczy. Stare smartfony, które są na rynku z 1 GB i pełną wersją na przykład systemu operacyjnego w Google, będą mogły tam oczywiście być, nie będzie żadnych update'ów prawdopodobnie. Natomiast jeżeli chodzi o nowe smartfony, które będą się pojawiały od tej pory, właściwie nie od tej pory, no za czas jakiś, tak, no bo dajmy jeszcze odpowiedni okres jakby tej premiery rynkowej, które będą certyfikowane właściwie przez Google od tej pory, a niektóre pojawią się od tej pory. Tak będzie słusznie. Nie będą mogły dostać pełnej wersji systemu, jeżeli będą miały 2 giga albo mniej. Z kolei takie smartfony, które producenci zdecydują się wypuścić z 512 na przykład mega RAMu, już w ogóle nie dostaną w certyfikacji GMS, czyli nie będą miały w ogóle usług Google. No ale, proszę Cię, to jest bardzo słuszny krok, no przecież to nie ma prawa tak działać. No. To jest bardzo słuszny krok, co prawda nie ze względu na jakieś względy technologiczne w ogóle, ze względu na jakby realne patrzenie na rynek. Jest, słuchajcie, tak, już to powtarzam to od nie wiem kiedy, że te smartfony z taką specyfikacją to nie są słabe urządzenia. One dawniej bez problemu ciągnęły wszystkie te usługi albo większość tych usług, które są obecnie oferowane. Tylko że kolejne wersje oprogramowania, kolejne wersje systemu korzystają z rzeczy, które coraz bardziej obciążają smartfona. Jak się obciąża smartfona coraz bardziej, a chce się, żeby działał płynnie, no to rosną wymagania sprzętowe. Musi rosnąć pamięć RAM, muszą rosnąć moce przerobowe procesora. No. W związku z tym ten ruch Google jest ruchem jak najbardziej racjonalnym, ale nie racjonalnym wynikającym z możliwości technicznych. Wynikającym jakby z tego, co się dzieje. No. Dokładnie. Reakcja oni patrzą realnie po prostu na rynek i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście krok... bardzo dobry. Tak, słuchaj, no zobacz, no, ostatnie kilka lat, nie pamiętasz, wchodził, nie wiem, nie pamiętam, OnePlus 5 bodajże, zachwycaliśmy się, Jezu, aż 8 giga RAMu, ja pierdziu, a teraz, kurczę, 8 giga RAMu to jest bieda wersja w gamingowym telefonie, bo już mamy 16. Za chwilę 16 będzie bieda wersją, bo kurczę, będziesz miał tam 64, no i dokąd zmierza ten świat. O ile rzeczywiście w smartfonach niewiele już można w tej chwili zrobić w kwestii aparatu fotograficznego, rany, żebym się mylił, bo wolałbym, żeby coś się udało. Mylisz się. To w kwestii pamięci da się. To nie zajmuje aż tak dużo miejsca w smartfonie. Powiększenie to jest kwestia po prostu zwiększenia ceny. Tak, no właśnie miałem to powiedzieć, co Jacek, że będzie drożej, ale te pamięci wcale nie będą większe, bo weźcie sobie kartę microSD. Ja do tej pory gdzieś w szufladzie mam kartę microSD, nie pamiętam, 128 megabajtów, jakąś taką, a obok leży identycznej wielkości karta 128 giga, nie? Wielkość się nie zmieniła, tylko że jedna karta kosztuje, teraz jest warta, nie wiem, może 50 groszy, a druga nadal tam kosztuje koło tej stówki, nie? No. Tak, to mniej więcej tak wygląda. Co prawda ten RAM może fizycznie oczywiście zajmować nieco więcej, ale bez przesady. Ale bez przesady, raczej będzie mniej miejsca zajmował. To nie wygląda tak jak dokładanie na przykład do smartfona obiektywu peryskopowego, dokładnie, który wymaga nie wiadomo ile miejsca. Trochę wymaga. Wiesz co, Jacek, bo kurczę, przynudzamy i już prawie mamy godzinę, to może przejdźmy do ostatniej rzeczy, którą przynajmniej ja bym chciał powiedzieć. No to dawaj, bo ja mam więcej niż jedną ostatnią rzecz.
aż tak. Dobra, słuchajcie, to tak kronikarsko. Jeszcze w międzyczasie, podczas naszych urlopów, pokazała się Motorola Moto G5G+. Nazwa pokręcona, ale telefon w sumie sympatyczny. Wczoraj było takie spotkanie Motoroli polskiego działu, gdzie ogłoszono, że ten telefon w połowie sierpnia będzie w sklepach. Adam był, zrobił zdjęcia na żywo, możecie zdjęcia na żywo, tak, i nawet filmik obejrzeć. Tak, pokazałem wam filmik, gdzie tam trochę tam opowiadam, co ten telefon ma, co potrafi i pokazuję, jak wygląda, więc jest to podlinkowane sobie, obejrzyjcie i więcej na ten temat nie. A, jeszcze pozdrawiam naszego drugiego widza Pawła, którego spotkałem na tej premierze. Bardzo fajnie było się zobaczyć. No i jedziemy. Pozdrawiamy. Tam. Opowiadaj, co tam jest. Co ja jeszcze mam? Mam właściwie w gruncie rzeczy zapowiedzi. Po pierwsze zapowiedź Kata S62, który ma mieć udoskonaloną kamerę termowizyjną. Warto, żebyście zajrzeli do artykułu. Jola, zdaje się, pisała artykuł. Tak, tak, Jola pisała. Telefon na obecne czasy. Będziecie się Co prawda ostatnio jeden z użytkowników narzekał mi, że sąsiad ma takiego... Nie, przepraszam, to nawet chyba w komentarzach pod artykułem, Joli, jest, aż normalnie jest narzekanie użytkownika, który stwierdził, że sąsiad go podgląda w termowizją. Ale słuchajcie, te aparaty nadal są dosyć kiepskimi aparatami. To ma rozdzielczość 640x480, czyli 0,3. Tak? Tak. I tam stosunkowo niewiele widać. No, może widać jakieś postacie poruszające się, ale wraz z odległością i wraz jakby z przeszkodami terenowymi widać coraz mniej. Także to nie jest tak, że udaje się was w domach podglądać kamerą termowizyjną. Znaczy, oczywiście są kamery termowizyjne o znacznie większej mocy, które rzeczywiście emitują troszeczkę więcej i są w stanie przez większe przeszkody przenikać, ale takie w smartfonie to tak nie bardzo. Właśnie. Ale ja mam radę dla tego czytelnika, który narzeka, że go sąsiad podgląda. Wiesz, co można zrobić? Bo też tam czasem miałem takie babcie osiedlowe, które siedziały w oknach. Pokaż mu kiedyś coś takiego, żeby już więcej nie chciał na ciebie patrzeć. A ja myślałem, że żeby się na przykład w pasie mokrym ręcznikiem, takim zimnym... Nie, to nie zadziała, nie. Musi być coś takiego, żeby sąsiadowi po prostu już poczuł do ciebie taki wstręt, żeby już więcej nie chciał cię oglądać. Gwarantuję ci, że przestanie cię podglądać na banku. Fuj, nawet nie chcę myśleć, co by to mogło być. W każdym razie ma być bardziejszy, lepsiejszy. Jeżeli, nie wiem, pamiętacie, to ostatnia S61 miała czujnik na przykład... zanieczyszczenia powietrza. Gazów, tak. Czujnik taki miała i wiem, że koledzy bawili się sprawdzając na przykład, na ile gazowy jest oddech w wydychanym powietrzu po nocy spędzonej na degustacji trunków procentowych. I podobno działało, tak? Ja nie sprawdzałem tego nigdy, w związku z tym nie wiem. Ja miałem S60, która była bardzo fajnym smartfonem, bardzo mi się podobała. I też miała podczerwień, tak? No dobra. Jest również zapowiedź, 31 lipca zadebiutuje globalna wersja, czy europejska wersja, jeżeli wolicie, Oppo Reno 4 Pro. Aha. To jest fajny smartfonik, którym warto się zainteresować. My mamy co prawda specyfikację tej wersji, która wyszła na Dalekim Wschodzie. No tak, ale to mamy w zasadzie, ta europejska będzie częściowo zbliżona, chociaż będzie kilka różnic. I niestety z tego, o ile się plotki oczywiście potwierdzą, bo wiecie, to są na razie ploty, to kurczę, może być trochę słabsza ta globalna wersja. Bo będzie procesor troszeczkę niższy. Chińczycy niestety mają dwie opcje. Albo, znaczy najczęściej i Koreańczycy najczęściej robią tak, że u nich są lepsze wersje. Tak to już jest. Niestety, jeżeli tam jest więcej, najwyraźniej tam jest więcej klientów z pieniędzmi, którzy są w stanie te wyższe Ale tak patrzę na te rendery i znowu, jeżeli plotki się potwierdzą, to nasz ten globalny, europejski, nazwijcie go jak chcecie, będzie dużo ładniejszy. I kto wygrał? No. Mamy dwa artykuły, słuchajcie, jako że Roland Quandt znowu przeciekł najnowsze Samsungi, których jeszcze nie ma Note, bo przeciekł Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra. Możecie sobie obejrzeć rendery, bo rendery są prawdopodobnie prawdziwe. Jeżeli chodzi o specyfikacje, mogą się zmienić szczegóły, tutaj warto zachować... Ale myślę, że rdzeń tych specyfikacji już się nie zmieni, bo coś mi się zdaje, że Quant się dobrał chyba do strony jakiegoś sklepu albo do jakiejś wewnętrznej komunikacji. Więc no myślę, na pewno dobrał się do strony sklepu, w każdym razie... Jak wygmerał te rendery...
to i dane też pewnie wygmerał. No. Tak, takie mam przeczucie, ale no, oczywiście cały czas zaznaczamy. Troszeczkę ostrożnie jeszcze, bo to są nieoficjalne rzeczy. W każdym razie, jeżeli czekacie na 108 megapikseli w smartfonie, to jest szansa, że się pojawi. Ostatnia rzecz, o której chciałem dzisiaj wspomnieć też już szybciutko, to, że Corning, czyli ci od Gorilla Glass, zaprezentowali nową wersję szkła o takiej nazwie Victus. I z tego, co wiem, te nowe Samsungi mają się już pojawić z kolejną, ze szkłem kolejnej generacji Gorilla. W związku z tym ja nie wiem, czy ten Victus to jest nazwa kodowa, czy to jest jakieś osobne zupełnie szkło, dlatego że z tego, co Kwan zdaje się tam pisze, to one się mają pojawić z kodnym Gorilla Glass 7 już. Może to będzie jakaś, wiesz... Możliwe, że ten Victus to jest 7, a możliwe, że Victus to jest zupełnie osobna rzecz. Nie to, żebym chciał deprecjonować Corning Gorilla, ale powiem szczerze, że ja z numerka na numer uwielbiałem zupełnie przy Corning Gorilla Glass 3. Dlatego, że to było szkło bardzo mocno odporne na zarysowania. Ja nie upuszczam telefonu, w związku z tym nie boję się potłuczenia. Natomiast miałem smartfony ze szkłem, których po prostu nie rysowało nic, co nosiłem w kieszeni. Ekstremalne jakieś rzeczywiście narzędzia mogły to porysować, bo węglik spiekany na przykład, tak, dawał radę. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłą stal, to niestety nie szło. Żaden z moich klucz nie był w stanie wersji. Oczekiwania rynku są takie, że lepiej, żeby się porysował, a lepiej, żeby się nie słuchał. I może to o to chodzi. Tak, no bo ludzie wychodzą z założenia, że zawsze można nakleić folię hartowaną na przykład, tak, która też jest... trwała, która chroni przed zarysowaniami, jednocześnie jak się zarysuje, to folia. Można, nie można. Ja ostatnio nakleiłem folię hartowaną, jestem tak wpieniony, tak wściekły, tak zły, jest to tak złe, że i złe nawet powinno być odwrotnie. Nakleiłem i z dnia na dzień powinno to wyglądać lepiej, a wygląda coraz gorzej. To jest jakiś dramat. Także z tymi foliami ja bym też nie szarżował, czy tam szkłami. Ja bym szczególnie chciał... uważajcie z tymi klejonymi. Tak. Uważajcie z klejonymi. I szczególnie na uchwały. Jeżeli chodzi o hybrydowe, to też jest niestety tak, że one powinny chronić przed jednym i przed drugim. Tak. Niby chronią przed jednym i przed drugim, ale w znacznie mniejszym zakresie niż szkła dedykowane z kolei. Tak? W związku z tym albo jeżeli macie tendencję rzeczywiście do upuszczania smartfona, postarajcie się o szkło, które chroni przed rozbiciem, przed udarem. Jeżeli macie tendencję do rysowania, noszenia go ze wszystkimi innymi pierdołami, to lepsze jest szkło, które bardziej chroni przed zarysowaniami. Hybrydy są kompromisem. Jak wszystkie kompromisy, niestety nie są idealne. Wiesz co, po tym jak wydałem prawie 100 na to szkiełko i ono totalnie nie spełniło moich oczekiwań, naprawdę, wiesz, powoli dojrzewam do zakupu po prostu takiego armorowego pokrowca. Takiego, wiesz, metalowego, zamykanego na śrubeczkę czy tam inny zameczek z szybką. Telefon będzie wielgaśny, grubaśny, ale wiem, że w tym pokrowcu ten przemysł będzie dobrze chroniony, a nie będzie wyglądać beznadziejnie i liczę, że ten user experience będzie lepszy, bo na przykład nie będzie mi się coś zaczepiać co chwilę o palec. Nie dam rady, ja zazwyczaj noszę 2 do 3 smartfonów przy sobie i to jest w moim przypadku średnio możliwe, dostałbym cholery po prostu, gdybym musiał jeszcze targać. Nie wiem jeszcze jak to wybiorę, ale nawet może, kurczę, zrobię jakiś filmik, coś o tym opowiem, kurczę, aż mnie kusi. Wiesz co, ja mam jeszcze 2 drobniusieńkie rzeczy, dosłownie kronika towarzyska. A zobaczcie, mówił, że to już wszystko, nie? No kurczę, nie, ale wiesz co, no bo tak przeglądam jeszcze to z tego okresu, co nas nie było i nie mogę nie wspomnieć. Huawei wprowadził na nasz rynek model P40 Lite 5G. To nie jest P40 Lite, to jest P40 Lite 5G za 1799 zł. Więcej o telefonie w linku. I analogicznie Alcatel wprowadził model 3X 2020 za 650 zł. Również wszystko o tym telefonie znajdziecie w linku. Nie rozwodzimy się, bo to tylko kronika towarzyska. I jeszcze powiem, że mieliśmy ostatnio problem z Alcatelem. Tak, dlatego, że najnowsza wersja, jakże on się nazywa? 3X właśnie, tak? 2020. 2020. To jest jeszcze 3X i 3X 2019, a po drodze jeszcze się okazało, że te 3X 2020 to jest X. Mieliśmy z nimi problem, dlatego że i producent publikuje w różnych krajach różne rendery i prasowo dostaliśmy też różne rendery i miałem duży zgryz, dlatego że nie bardzo wiedziałem, musiałem rzeczywiście zadzwonić do naszego przyjaciela z TCL-a, bardzo, bardzo dziękuję Adamowi za pomoc, który wyprostował po prostu i powiedział, które,
które zdjęcia są prawidłowe i jak ten smartfon naprawdę wygląda. Natomiast gdybyście na przykład kupowali go w Hiszpanii, uważajcie. Hiszpańska strona Alcatela publikuje inny model po prostu. W związku z tym... nazwa jest ta sama. Generalnie, gdybyście go kupowali spoza polskiej dystrybucji, to zwróćcie uwagę, co kupujecie. No i tyle, bo możecie kupić ten drugi przypadek. To prawda. Kończymy chyba. A jeszcze jedno mi się przypomniało. Jeden z naszych widzów, nasz drogi Nazir, koniecznie się domagał, żeby o nim wspomnieć w tygodniówce. No to wspominam. Nazirku, mój drogi. Pozdrawiamy. Przestań już wszystkim mówić, że masz Galaxy S20 Ultra. Kurde, ja też mam i się tym nie chwalę. Daj już spokój. Weź na wstrzymanie, chłopie. Serdecznie cię pozdrawiamy. Oczywiście znaczy oglądaj nas, bądź z nami. Szanujemy jak najbardziej Samsunga, ale słuchaj, reklamowanie czy jednej marki, czy jednego modelu non-stop zaczyna ludziom wychodzić po prostu. Ludzi wkurzać. No. To jest tak, że ma odwrotny skutek do tego, co zamierzasz. Czyli jeżeli mówisz, że to jest najlepsze w każdym możliwym miejscu, to ludzie zaczynają dostawać cholery, bo mają inne zdanie na ten temat, a już nie mają siły dyskutować. To nie ma sensu. No, nie, stary, weź na wstrzymanie, naprawdę serdecznie cię pozdrawiam, ale tej sens. No. Dobra, ale oczywiście dziękujemy, że jesteście z nami wszyscy. Dziękujemy, za że komentujecie, że oglądacie, że czytacie na stronie rzeczy. Bardzo. To jest bardzo przemiłe, że jesteście z nami. No i oczywiście bądźcie z nami, oglądajcie kolejne filmy. Myślę, że za tydzień się już widzimy w miarę regularnie, chociaż tu też jeden z Was proponował robienie dwutygodniówki. Czasem, no niestety, musimy zrobić dwutygodniówkę, bo albo któryś z nas ma urlop, albo trafi się jakiś event, wyjazd, cokolwiek. O chorobie już nie wspominając, bo tego nikomu nie życzymy, ale wiecie. Jak nas nie ma, to spokojnie będziemy, wrócimy. Jakbyśmy mieli nie wrócić, to Wam powiem. Miłego weekendu dla tych, którzy odpoczywają, nieciężkiej pracy dla tych, którzy muszą w weekend pracować, a wszystkim pogody ładnej pogody, nie zimnej przynajmniej, bo ja nie wiem jak wreszcie Polski, natomiast ja tutaj mam właściwie non-stop deszcze i dosyć chłodno. Kurde. Jestem na przełomie mazowieckiego i łódzkiego w związku z tym. Jacie, a u mnie słoneczko, no zobacz, no słoneczko, lampa. To znaczy w tej chwili ja też również mam słońce, ale już się chmurzy, prawdopodobnie po południu będzie padało. Nie, ani jednej chmurki na niebie, przynajmniej tu. Co jest zresztą bardzo dobrze, dlatego że będziemy mieli owoce, tanie warzywa, tanie różne rzeczy, ale my nie o tym. No tak. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, zapraszamy na kolejne tygodniówki. Dzięki, że jesteście, cześć. Serwus, cześć.